Sam watching means a lot to me. Something that I'm watching. There's something that I'm watching means a lot to me. Something that I'm watching. It's a broken banjo bobbing on the dark infested sea. Buongiorno, buongiorno, ciao tutti! Ale jestem dzisiaj mega szczęśliwy, że udało mi się wyjść na rower. Powiem wam, że to przysłowie kwietniowe sprawdza się w 100%. Wczoraj trochę zimy, dzisiaj jak widać trochę lata. Także dzisiaj dla odmiany na szosie śmigamy. No i przy okazji tego wypadu zrobię materiał o niebudżetowych okularach, czyli o moich okularach Oakleya, które użytkuję już od prawie 2 lat, także śmiało mogę o nich coś powiedzieć. Także znajdę sobie jakieś miejsce i tym razem już zrobię to krócej niż ostatnio. Powiem wam, że ciężko jest znaleźć stół Puszczy Niepołomickiej. Myślałem, że jakaś ławeczka będzie może z jakimś stołem, no ale niestety nie znalazłem. Także improwizujemy. Mamy tutaj mini stół z kory i moje okularki. Wszystkie są firmy Oakley. Wszystkie są prawie ze mną od 2 lat, także mogę coś o nich powiedzieć. Tylko na wstępie od razu, żeby uniknąć i ukrócić może hejtowanie całe. Nie jest to żaden materiał sponsorowany przez firmę Oakley. Nie jestem żadnym przedstawicielem tej firmy. Tylko wyłącznie zarobiłem na te okulary i sobie je osobiście kupiłem. Były opłacone kosztami troszkę, bo za czym do nich doszedłem, za czym przekonałem się do Oakleyów, przede wszystkim do ich ceny, to troszkę pieniążków straciłem na inne okulary. Także też byłem sceptykiem, żeby wydać te 500-600 zł na okulary. Wolałem kupować inne, tańsze, no i kończyło się to jak się kończyło. Największe koszty chyba poniosłem z okularami fotochromowymi tymi. No ale dobra, jedźmy, żeby to nie było tak długie jak ostatnio. Także ten. No i jeszcze muszę troszkę pojeździć, bo mega pogoda i normalnie mam mega nastawienie. Także okej. Powiem wam troszkę takich technicznych rzeczy o nich, z czego są wykonane i tak dalej. Tu się wspomogę karteczką, ściągą, bo bym tego nie zapamiętał. W każdym razie tak, ramki, załóżniki są wykonane z materiału Aumater, coś takiego, bodajże jak to dobrze wymawiam. W każdym razie jest to materiał taki fajny, gumowaty i fajnie się chwyta ciała, nie zlatuje nam to z uszu, naprawdę jak spuszczamy głowę na dół, to nie zlatuje to z głowy nam, z twarzy, te okulary. I w przypadku białych, tych na przykład, jak widzicie, te okulary mają prawie 2 lata i zobaczcie, jak wygląda biały plastik, on jest biały, a nie żółty. Miałem tam okulary u Wexa, właśnie też z białymi ramkami, białymi załóżnikami. Tu są załóżniki akurat popielate, ale tam miałem białe i po 2 czy 3 miesiącach od potu, od słońca, one były po prostu pożółknięte.
te po 2 latach, zobaczcie jak wyglądają, są białe. Także materiał użyty w ogóle jak kapitalny, naprawdę. Materiał użyty do soczewek i to w każdych modelach to jest plutonite. Też nie wiem, czy dobrze to czytam, ale producent zapewnia, że ten materiał chroni nas w 100% przed promieniowaniem. Bardzo dobrze kontrastuje, no to też jest zasługa technologii Prism. Tu mam okularki Radar IF Pad Prism White. Ważą 68 gram, a tutaj mamy okularki jednego modelu, czyli te dokładnie to są okleje IF Zero Blades, matowe czarne, i tu mamy okularki okleja IF Zero Pad, to są fotochromy, dokładnie, Black Iridium. Tutaj nie ma użytej technologii Prism w tych w fotochromach nie. Także te okularki, no wagowo, jak widzicie, one nie posiadają ramek, mają tylko noski i załóżniki. One ważyły mnie 37 gram. Te mają, tak jak mówiłem, przepuszczalność na poziomie 11-13%. Te są na większe słońce, jeszcze na większą patelnię przepuszczają tylko od 10 do 11%. Światła, oczywiście obydwa mają 100% ochronę przed promieniowaniem UV, obydwa kontrastują kapitalnie, poszerzają pole widzenia. W każdym razie to kontrastowanie jest też bardzo widoczne, zwłaszcza na szybkich zjazdach, gdzie wpadamy z nasłonecznego miejsca, na przykład w zacienione, ciemne. Naprawdę kapitalnie się w nich zjeżdża z tego powodu, że po prostu wjeżdżając ze słońca w ten cień, ja wszystko widzę. Nie tak jak w tamtych innych okularach, tych tańszych, że po prostu wpadałem w te zacienione miejsca na ślepo. Po prostu szczerze przejeżdżałem to na ślepo. Jeżeli by tam coś było, dziura, jakiś patyk czy cokolwiek, to bym wpadł, bo po prostu przy prędkości, jeżeli zjeżdżamy ze zjazdu przy prędkości 70-80 km, nie macie szans w takich zacienionych miejscach coś zobaczyć w kiepskich okularach. No taka jest prawda. No. Tutaj nie ma tego kłopotu, no one tak kontrastują właśnie i to w nasłonecznionych miejscach i zacienionych, że no nie pamiętam, żeby mi się zdarzyło, żebym gdzieś wjechał w jakieś miejsce, żebym nie widział asfaltu i co jest na tym asfalcie. No oczywiście dostajemy od producenta gwarancję jakości, dostajemy 2-letnią gwarancję na te okulary. Akurat z tymi radarami nie ma kłopotu, bo tu możemy sobie odpiąć te szkła, odpinamy nosek, odpinamy szkła i wymieniamy szkła, kupujemy jakie wam tam podoba i wymieniacie sobie, także nie ma tu z tym problemu. Gorzej jest z tymi okularami, bo już tutaj sami sobie tego nie wymieniacie. Nie da rady tego wymienić samemu, podejrzewam, nawet bym się nie brał za to. Ale wiem, bo dowiadywałem się w salonie w Krakowie w Oakleyu, że jest możliwość zakupu u nich tych szkieł, jakbyśmy czasem rozwalili czy porysowali. Jest możliwość zakupu u nich tych szkieł i oni przekładają załóżniki. Usługa jest w cenie zakupionych szkieł, także fajnie. No tylko, że trzeba jechać do salonu i sobie dać im to do zrobienia. Przynajmniej taką informację mi przekazali i w stosunku do właśnie tych fotochromów, czy do tych, no bo tu nie mamy tu problemu, bo w tych radarach wymieniamy szkła i tyle. I w końcu postanowiłem kupić fotochromy Oakleya. No i tutaj powiem wam, że no strzał w dziesiątkę. Szkoda, że straciłem tyle pieniędzy na
na właśnie kombinowanie i testowanie innych okularów, bo musiałem je kupić i potem sprzedać, no i niestety troszkę pieniążków wydałem i prawdę mówiąc, za to co wydałem i straciłem, to bym kupił dwie pary takich fotochromów Oakleya. W każdym razie te fotochromy Oakleya mają przepustowość od 23% do 69%, tak podaje nam producent. Fakt faktem, bardzo fajnie zaciemniają, nie wiem jak widzicie teraz, no są prawie identyczne jak te. No, może troszkę jaśniejsze. Ach, może ten stół mi się coś kiwa. No, w każdym razie, jak widzicie, ja wezmę dwoma. No, są troszkę jaśniejsze, ale naprawdę powiem wam, że potrafią przyciemnić. Nie powiem. I też bardzo kapitalnie się rozjaśniają. W jakichś zacienionych miejscach reakcja jest bardzo szybka i to mi się właśnie podoba, bo podoba mi się reakcja właśnie szybkości rozjaśniania czy przyciemniania. Testowałem je w samochodzie przez szybę i one potrafiały mi się naprawdę bardzo szybko przez szybę w aucie rozjaśniać czy ściemniać. No nie tak szybko, nie jest to taka szybka reakcja jak na rowerze, jednak jak nam filtruje nam ta i zatrzymuje nam szyba samochodowa tą reakcję tych okularów, ale spoko działały, da się w nich jeździć śmiało w samochodzie. Na rowerze jest rewelacja, no to powiem wam, że przyciemnienie i rozjaśnienie jest na poziomie kleja po prostu, jakości, no coś tu więcej powiedzieć. Jest bardzo szybka reakcja, także jeżeli ktoś poszukuje bardzo dobrych okularów fotochromowych i jest w stanie wydać na nie od 500 do 700 zł, to nie szukajcie, po prostu polecam wam te okleje i tyle. Nie wiem jak reszta, no te rudy Project, jak mówiłem, też by mogły być jakby nie ramki. Nie wiem jak inne marki, jak Alba Optics na przykład, czy jeszcze inne marki, nie mam pojęcia. No dobra, tak jak mówiłem, na wszystkie okulary Oakleya dostajemy etui, dostajemy woreczek ochronny, dostajemy zapasowe noski, dostajemy certyfikat jakości i oryginalności, certyfikat i gwarancję dwuletnią. Także jak za tą cenę jest to ok. Noski fajnie są w tych okularkach i w Zero. Noski są kapitalnie szybko do wymiany. Styk, nosek wygląda coś takiego. Także jakbyśmy zgubili, to mamy drugi zapasowy, zawsze możemy to kupić. Potem tylko wciskamy i tyle. No szkoda, tak jak mówiłem, nie da rady. To jest minus chyba tego modelu, że nie da rady wymienić samemu tych szkieł. Ale no jak jest. I tak w sumie kupujemy te szkła, także wydaje mi się, że wymiana już w salonie, jak to zrobią profesjonaliści i profesjonalnie, no to będzie chyba lepiej. W każdym razie, no nie posiadają ramek, jak widzicie, są naprawdę giętkie i kapitalnie się dopasowują do twarzy i kapitalnie się je nosi i po prostu po paru minutach zapominamy, że mamy je na twarzy. Są naprawdę mega lekkie. I tak jak mówię, mega się fajnie dopasowują, ale są naprawdę tak wyprofilowane i tak fajnie przylegają do twarzy, że nie ma możliwości o żadnym podwiewaniu, łzawieniu oczu. Także kapitalnie się sprawują. Te okularki, akurat te radarki miałem okazję porównać
podróby z AliExpressu, tych oklejów. I na przykład w tych moich mogę przez parę godzin patrzeć prosto w słońce i zero uzawienia, po prostu zero zmęczenia. A w tych z AliExpressu wytrzymałem, nie wiem, 20-30 sekund, jak zaczęły mi uzawić oczy, także sami widzicie, na jakim poziomie jest ochrona właśnie i za co płacimy w firmie Oakley. Chyba wszystko, co chciałem o nich powiedzieć, użytkuję, tak jak mówię, użytkuję je prawie 2 lata. Te 2 lata prawie, te mają troszkę mniej. Jestem mega, mega zadowolony z nich. Nie żałuję ani złotówki wydanych na nich. I czy bym je polecił wszystkim? Tak, oczywiście jestem w 100% pewny tego, co polecam i polecam. Wiem, że są to drogie, droga marka niestety, ale dostajemy po prostu za te pieniążki, które wydajemy na te okulary, dostajemy produkt naprawdę jakościowy. Miałem okazję też przejechać się w okularach Alby i Optics i mega, mega też kapitalne mają szkła, no ale tu też z tym nie ma co dyskutować. Sorry. Wiem, że są też inne firmy z tej wyższej półki, no ale nie miałem okazji w nich jeździć. To już wy się musicie wypowiedzieć, ci co jeżdżą, jak te okulary się sprawują. Ja mogę powiedzieć, że to co znam, te okulary, które znam, w których miałem okazję jeździć, czyli Alba Optics, kapitalne, chociaż mi nie pasują do twarzy, jakoś źle się czuję patrząc w lustro. Miałem okazję jeździć w Rudy Project, mam jedne, ale też no jeżdżę w nich, ale nie jestem tak zadowolony jak z Oakley. No Oakleye do mojej twarzy, no kapitalny wybór, no po prostu strzał w dychę. Także dobra, chyba wszystko, już nie będę wam więcej marudził. Chyba wszystko wam powiedziałem o tych okularach, co chciałem. No fajnie, fajnie, żebyście mogli sobie mieli okazję gdzieś pojeździć w takich okularach, czy to przeciwsłonecznych, czy to zwłaszcza w fotochromach, bo naprawdę zobaczylibyście, jak jakościowe są te okulary. Także dobra, to co chciałem powiedzieć, to powiedziałem o nich. Myślę, że kogoś przekonałem, myślę, że kogoś zachęciłem do tych okularów. Kupcie, nie pożałujecie. Jeżeli macie okazję gdzieś, gdzie są jakieś promocje, to naprawdę warto kupić. Ze względu na same szkła, już nie mówiąc o użytych materiałach, tu ramek, ale naprawdę szkła mają rewelacyjne, bezdyskusyjnie rewelacyjne. Something that I'm watching means a lot to me. Something that I'm watching. There's something that I'm watching means a lot to me. Something that I'm watching. It's a broken banjo bobbing on the dark infested sea. It's a broken banjo bobbing on the dark infested sea. Don't know how it got there, maybe taken by the wind.
Zapomniałem, co to jazda. A, jeszcze tu czaśniemy na serwisówkę. Dobra, kurda, jedziemy. Ależ ona się, kurda, rozpędza. Już jest 42. Kurda, te koła na tym stożku wysokim naprawdę są mega sztywne. Już zapomniałem, jak koło o takim wysokim stożku 50 potrafią być żaglem. Jak zabiję z boku, to dobra. Rozpędzimy się troszkę. Jest 52. Czas skończyć tą zabawę, bo jeździłbym normalnie. O Jezus. Kapitalny dzień mam. Manie, bajka. Także dobra. Niech będzie już to 75. Ale jaja. No nie wiem, czy ja się czegoś napiłem, czy co. Picia nie mam w sumie to. Bo oczywiście zapomniałem, ale kolej normalnie. Fan dzisiaj z jazdy normalnie. Także jutro się widzimy na trasie, bo jadę objeżdżać jutro jezioro Klimkowskie. Pojadę samochodem do Nowego Sącza i z Nowego Sącza śmigniemy na Ujście Gorlickie i z powrotem wzdłuż jeziora Klimkowskiego na Grybów. Wstąpimy na zamek Stara Baśń. Potem z powrotem będę chciał jechać. I tu niespodzianka, bo chcę jechać na szosie, a mam hardkorowy znów wypad. Ale jeden taki jeden punkcik jest znów, gdzie by się sprzedał rower MTB. Ale nic, jak nie wyjedziemy, to wyjdziemy. Wezmę sobie, powieszę na plecach buty zwykłe, żeby potem podejść, żeby nie podchodzić w blokach szosowych, bo będzie przerąbane. Ale będę chciał podejść na wieżę widokową na Jaworze. No, także dobra, okej. Okay. Żegnam się z wami z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. I że namówiłem was na kupna okularów Oakleya. I do zobaczenia. Do jutra. Na razie. Hej, cześć.